Jak przyjmować Komunię Świętą? Jak dziękować? Piękne są modlitwy Ojca Pia na ten temat. I on pięknie przygotowuje do przyjęcia Komunii Świętej. On przygotowuje przez pragnienie miłości do Boga, przez pragnienie obcowania z Nim, przez takie naprawdę gorliwą łączność z Panem Bogiem w Najświętszym Sakramencie. Jak to zrobić? No, oglądaj ten odcinek. Witam wszystkich podopiecznych Ojca Pio w Boże Ciało. Dzisiaj rozważamy Najświętszy Sakrament. Tą modlitwę Ojca Pia, jaką miał do Najświętszego Sakramentu, modlitwę, jaką pisał dla swoich podopiecznych, dla swoich dzieci duchowych, Ojciec Pio. Sława Maria. Modlitwa Ojca Pio przed przyjęciem Komunii Świętej. Mój Jezu, czym jest pragnienie, które mnie pożera? Przed przyjęciem Ciebie czuję, że płoną moje wnętrzności. To pragnienie przyjęcia Ciebie. Mój Jezu, kiedy Cię już przyjmuję, jakim karmem Cię mam karmić? Miłością. A jeśli nie mam już miłości, moje serce należy do Ciebie. Porwałeś je. Mój Jezu, przyjmij moje serce. Napełnij je Twoją miłością, a potem rozkazuj, co tylko chcesz. To jest właśnie bardzo piękna sprawa, bardzo krótka modlitwa wręcz. Ona nie jest bardzo długa, ale bardzo jest głęboka. Ojciec Piotr mówi, mój Jezu, czym jest pragnienie, które mnie pożera po prostu. A widzisz, te pragnienie przyjęcia Komunii Świętej powinno nas być cały dzień. O tym mówił ojciec Pio wczoraj. We wczorajszym odcinku mówiliśmy o tych myślach o Najświętszym Sakramencie. I to jest ważne, że pragnienie przyjęcia Komunii Świętej powinno nas pożerać po prostu. Powinniśmy cały dzień pragnąć, przygotowywać się, pragnąć, wzbudzać swoje akty, chcieć przyjąć Pana Jezusa. To jest największy dar po prostu, jaki mamy, jaki możemy mieć w ciągu każdego dnia. Przyjąć Jezusa Eucharystycznego. Wtedy Pan Bóg w nas jest po prostu. Pan Bóg jest w nas. I Pan Jezus mówi, kto nie pije mego, nie spożywa mego ciała, nie pije mojej krwi, nie będzie miał tych łask, które nie będzie żył w nim wtedy. To jest bardzo piękne, bardzo głębokie. Przed przyjęciem Ciebie czuję, że płoną moje wnętrzności. A wiecie, jak ważne jest budzenie się ogromnej miłości do Pana Boga po prostu. Żeby nie być takim, tak powiem, oziębłym w tym. Żeby nie zrobić sobie z tego takiego, no, przyjęcia Komunii Świętej takiej, no, rutyny. Czy czegoś takiego. Trzeba wzbudzać sobie tak. Trzeba pragnąć przyjęcia Komunii Świętej po prostu. Każdego dnia coraz bardziej po prostu. A to jest piękne po prostu. To pragnienie przyjęcia Ciebie, płonu we mnie wewnętrzności, to jest pragnienie przyjęcia Ciebie. Trzeba pragnąć po prostu. Wewnętrzny taki akt woli po prostu. Pragnę przyjęcia Boga. Mój Jezu, kiedy Cię już przyjmuję, jakim pokarmem mam Cię karmić? To jest pytanie, co ja dam Panu Bogu? Czym ja go nakarmię? On przychodzi do mnie. On mnie karmi, a czym ja go będę karmił? Przecież to jest Bóg, to jest osoba. Czym ja mogę go karmić? Ojciec Pio mówi miłością. To jest ogromna po prostu taka rzecz. I dzisiaj świat nie kocha Pana Boga po prostu. I to wiecie, kiedyś był piękny świat. Budowano katedry, budowano najpiękniejsze budowle, budowano piękną cywilizację chrześcijańską. Piękne po prostu rzeczy z miłości do Boga. Z miłości do Boga. Do dzisiaj podziwiamy witraże, budowano piękne budowle, które były budowane z miłości do Boga. I to samo my musimy karmić Boga miłością po prostu. Miłością prawdziwą. Nie chodzi o takie uczucie. Nie chodzi o to, że o, ja będę czuł się dobrze, jak przyjmę Komunię Świętą. Wtedy dobrze przyjmuję. To może być na odwrót nawet. Możemy nic nie czuć. Możemy nawet chcieć nie czuć i to ofiarować właśnie Panu Bogu. Tak ogromną przeżywać, taką osłość, taką noc. A jeśli nie mam już miłości, moje serce należy do Ciebie. Czyli już ja nie mam miłości, nie umiem tego. Nie ma... To moje serce jest tutaj. Porwałeś się, mój Jezu. Przyjmij moje serce. Jeżeli my nie dajemy rady, to oddajemy całe serce w tej Komunii Świętej Panu Bogu. Oddajemy i to Ty, Panie Boże, nawróć mnie. Ty mnie przemień, bo ja sam z siebie nic nie mogę zrobić po prostu. Napełnij je Twoją miłością, a potem rozkazuj, co tylko chcesz. Napełnij je Twoją miłością, a potem rozkazuj, co tylko chcesz. Mówił ojciec Pio po prostu. Piękna sprawa. Napełnij Twoją miłość, a potem rozkazuj tego słowa. Więc jeżeli z miłości do Boga łatwo jest czynić każdą chcę. Często właśnie upadamy, często nie podnosimy się.
Często ciężko nam jest praktykować, bo nie kochamy Boga. Bardzo mało go kochamy. Wtedy jest o wiele ciężej coś wykonać. To, co jest oczywiste, co nam chcemy zrobić, bo to jest dobre, ale ciężko jest. Ale się za mało kochamy. Za mało kochamy. Często ta miłość właśnie też jest składanie ofiary. To nie znaczy, że będzie o łatwo. Będę kochał Boga, to już będzie łatwo. To nie, będę z miłości Boga zapierał się siebie. Będę się cieszył. I co jest ciekawe, zadają się Pio dziękczynienie po Komunii Świętej. Jakie jest ciekawe tutaj. Ojciec Pio pięknie tutaj mówi w tym dziękczynieniu. Piękne są sprawy. Przyjmujesz Komunii Świętej. Co ciekawe, takie krótkie słowa. Mówi tak. Pozostań ze mną, Panie. Twoja obecność jest dla mnie konieczna. Abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie. O, w jakiej pokorze ojciec Pio staje. To są słowa ojca Pio. To ojciec Pio po prostu mówi, jaka Twoja obecność jest dla mnie konieczna. Ty, Panie Boże, pozostań ze mną w tej Komunii Świętej. Daj mi tę łaskę, abym był w Tobie, a o Tobie nie zapomniał, a mi się pragnął ciągle. Ojciec Pio pragnie, bo staje w ogromnej tej... Twoja obecność dla mnie konieczna. Inaczej Tobie zapomnę. Inaczej ja nie wytrwam w cnocie. To jest też, pokazuje, jak ważna jest rola łaski. Żadne wielkie dzieła, żadne wielkie rzeczy nie uratują, nie naprawią świata, jeżeli nie ma w tym miłości do Boga. Nic. Żadne wspaniałe tam, nie wiem, budowle, czy telewizje, czy nie wiadomo co, czy YouTube nie uratuje świata, jeżeli nie ma w tym miłości. Jeżeli nie ma w tym naprawdę ogromnej miłości do Boga. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam. Staję w pokorze. Ja Cię, Panie Boże, często opuściłem. Zdradziłem Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy. A więc to widać, jak bardzo ważna jest taka otwartość na łaskę. Nie podążanie za tym, za różnymi pragnieniami. Ja chcę nie wiadomo czego, samochodu, domu i wszystkiego, i telewizora jeszcze. Nie. I żebym miał czas na wszystkie seriale, żeby obejrzeć. Nie. Pozostań ze mną, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy. W Ciebie chcę. Twojej mocy, Twojej łaski. Ty mnie przenieś, abym tak często nie upadał. Ojciec Pio to mówi, abym tak często nie upadał. Ogromna pokora. Ogromna pokora. Staje jako grzesznik. I my tak musimy stanąć po prostu jak celnik. Pan Bóg patrzy na nasze wnętrze. Na nasze celnie, jak celnik po prostu. Jestem słaby. Nie daję rady. Jestem, Boże, naprawdę zdrajcą. Ja Ciebie zdradzę, Boże, jeżeli Ty nie będziesz we mnie. Że Twoja łaska nie przyjdzie. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie. Ty, Boże, jesteś moim życiem. To Ty możesz mnie przemienić. Ty, Twoją łaską. Ty możesz zrobić wszystko to, abym ja zaczął robić to, co powinienem robić dla Ciebie. Bez Ciebie, Ty jesteś moim życiem. To jest po prostu tak ogromny ogromna sprawa. Pozostań ze mną, Panie, Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Ale naprawdę, to jest piękne. Ta nasza dusza jest w ciemności, jeżeli nie ma w niej Boga. Ona podąża już wtedy tylko za ciałem, za jakimiś zdarzeniami zmysłowymi. Za tym, no światem, jak widzimy, jak ludzie często żyją po prostu no, strasznie i fatalnie. Popadają w ohydne grzechy i nawet sobie potrafią dorobić do tego ideologię, że to jest dobre, że to jest lepsze wręcz od życia cnotliwego. Pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, abym wskazywać Twoją wolę. A już przyjęcie Komunii Świętej to jest też pragnąć wypełniać wolę Bożą. Już ja nie chcę wypełniać woli Bożej, chcę żyć po swojemu. To po co ja przyjmuję Komunię Świętą? Trzeba akceptować wolę Bożą po prostu, no? Jak Matka Boża, jak Pan Jezus. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. A mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą po prostu. Ty, Panie, pozostań ze mną w Komunii Świętej. Pozostań ze mną, Panie, bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, jeśli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.
pozostań ze mną, bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. To jest ogromna prośba, Ojcze Pio. Pozostań ze mną, Panie. Ja jestem grzesznikiem, ja ciężko nie wyobrażam sobie, że Ty możesz być, tylko wiara mnie w tym podtrzymuje. My jesteśmy nędzni po prostu. O czym wczoraj też o tym mówiliśmy, jak nie wzgardziłeś Panny łonem, Pan Bóg. Pan Bóg nie wzgardził wejść do ciała Matki Bożej, która była bez grzechu, która była niepokalanie poczęta. A co dopiero w nami? Z nami, jaka jest ogromna przepaść między nami. Więc bardzo pragnę Ciebie miłować i żyć z Tobą. Więc to pokazuje, jak ważne jest to, co na początku mówiłem. Ważne jest po prostu ciągłe takie pragnienie życia w miłości do Boga. Ciągłe pragnienie takiej prawdziwej miłości, a więc też wypełniania Jego prawa, wypełniania tego, jak powiedział Pan Jezus, jak żyć. To nie wystarczy tylko, ja kocham Ciebie, Panie Boże, a później robię po swojemu. Nie, Pan Bóg nam daje zasady. Zasady, jak żyć. Jak dojść do celu, do jakiego zostaliśmy stworzeni. Pozostań ze mną, jeśli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie dla Ciebie być miejscem pociechy i gniazdem miłości. A więc nie dochowamy wierności, nie dochowamy, jesteśmy słabi. Tylko łaska Boża nas może przemienić. Dalej, Ojciec Pio. Pozostań ze mną, Panie Jezu. Ciemność zapada i dzień się już kończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć. Sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać. Dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, osłości, krzyży, cierpień. Dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. A więc widać, że zbliża się przed nami śmierć, sąd i wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać. Dlatego potrzebuję Ciebie. Pozostań ze mną, Jezu. Pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym tak jak Twoi uczniowie poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Spraw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca. Często szatan właśnie daje nam różne lęki, podkłada nam myśli, które sprawiają nas lęki, sprawiają nas odrętwienie. Taką ciemność mamy wtedy w życiu. Nie wiemy, co robić. Wszystko wydaje się, że się wali po prostu. To szatan nam chce pokazać, że życie jest o wiele bardziej czarne niż w rzeczywistości. Właśnie w Komunii Świętej możemy naprawdę znaleźć takie ukojenie. Ukojenie i ratunek po prostu. Dlatego nie bój się, jeżeli możesz przyjąć Komunię Świętą, nie jesteś grzechu świętym, przyjmuj ją. Pozostań ze mną, Panie, w godzinie śmierci. Chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą, albo chociaż przez łaskę i miłość. To jest ważne właśnie dotrzymać właśnie tego obowiązku, jeżeli masz kogoś bliskiego, kto umiera, biegnij po księdza. Jest katolikiem, biegnij po księdza, bo otrzymał rozgrzeszenie, bo otrzymał i był przy śmierci w jedności z Bogiem w Komunii Świętej. Pozostań ze mną, Jezu, nie proszę Cię o boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak, bardzo Cię o to proszę. To Ojciec Pio raz mówi właśnie, że to jest o wiele piękniejsze dla Boga. Iść i brać krzyż, nie prosić o pociechę, ale prosić o przyjęcie krzyża. Prosić o to, aby nieść gorliwie ten krzyż. A to bardzo pociesza Pana Jezusa takie dusze, które chcą nieść krzyż, chcą nieść te cierpienia, jakie mamy na co dzień. Trzeba być, nie uniesiemy ich. My jesteśmy słabi, ale z Panem Jezusem Eucharystycznym damy radę to zrobić. Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twojego serca, Twojego ducha, bo Ciebie miłuję. Nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi. Miłością mocną, szczerą, z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. To wiecie, jak ta Komunia Święta każdy nas przygotowuje, jest na życie wieczne. Przygotowuje nas na spotkanie Pana Boga, na chwalenie tam, na chwalenie. Tam będziemy z aniołami, ze świętymi po prostu. Będziemy uchwalać Boga, a później jeszcze będzie życie po zmartwychwstaniu ciała. Jeżeli chcesz poznać te modlitwy, mieć zawsze przy sobie, no to są takie właśnie myśli. Myśli, które warto mieć przy sobie. Nie trzeba je zawsze ich przeczytać. Nie trzeba je tego zawsze warto sobie przypomnieć. I tymi myślami właśnie rozważać, modlić się po Komunii Świętej. Modlić się wewnętrzną taką modlitwą. Modlić się, czy to się odmawiać, jak to woli. No słuchaj, takie modlitewniki z takimi modlitwami otrzymuje podopieczny Ojca Pio. Ci, co
wchodzą pod opiekę. Za nich co tydzień doprawiana msza święta, łaski, zasadnie są wycapiły. No i dzięki temu mogą mieć takie no, piękne modlitwy przy sobie, z Ojcem Pio, z dużymi zdjęciami, rozważać i być coraz bliżej Ojca Pio, podążać Jego śladami w taki sposób też na co dzień. No i co, pomódlmy się za Ciebie. Ty za mnie, ja za Ciebie. Słowaś Mario. Pomódl się za podopieczne Ojca Pio, za tych wszystkich, co nam pomagają. Samaria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e